Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na arcyostrą grę naszego Polaka Jana Krzysztofa Dudy, który bierze udział w turnieju finałowym z serii Grand Chess Tour jego przeciwnikiem jest Anisz Gili bardzo silny arcymistrz, remisowy arcymistrz mówiąc w cudzysłowie, gdyż Anisz Gili bardzo dużo partii remisuje no ale te, ta, roz, ta rozgrywka jest przyspieszona czyli tempo 15 minut plus 10 sekund na zawodnika. Na facebooku Janka widziałem wpis i pytał się kibiców jak grać z Girim no, postanowiłem napisać komentarz napisałem, poprosiłem o ostrą, ostrą grę no i mamy ostrą grę, ta partia będzie niezwykle porywająca, tak mi się wydaje, gdyż będzie grany wariant Najdorfa w obronie sycylijskiej nie przedłużając jedziemy z analizą E4, Janek odpowiedział C5. Skoczek na F3. D6, D4, czyli obrona sycylijska, to są tradycyjne ruchy. Nie, chyba nie będę ich komentował, bo no nie ma sensu. Osoby początkujące muszą trochę nadgonić. Wystarczy popatrzeć, po prostu, jakie posunięcia robić. A takie głębsze pytania, czy głębsze rozważanie nad każdym ruchem, no to myślę, to jest kwestia indywidualna, aby na przykład z trenerem pogadać i tak dalej. Mój drodzy, po ruchu A6 mamy właśnie obronę sycylijską i wariant Najdorffa, bardzo ostry wariant, chyba najostrzejszy, najbardziej e, popularny, można powiedzieć, i najbardziej ostry, z wielkimi możliwościami. W tym momencie jest bardzo dużo opcji do zagrania białymi, mianowicie i goniec e3, i goniec e2, i goniec g5, e, i jakieś takie ruchy, go, skoczek b3 widziałem, wiele innych też posunięć e, istnieje ciekawych, typu na przykład g3 i tak dalej. Ale białe postanowiły zagrać wieżą na g1. Wiele osób pewnie się zastanawia, co to za dziwoląg, co to za ruch w ogóle, po co? Przecież król nie będzie mógł zrobić roszady i tak dalej. Przypominam, jest to poziom światowy. Tutaj zawodnicy testują pewnie jakieś nowe ruchy. Komputer ten ruch ocenia jako negatywnie, znaczy negatywny ruch w zasadzie troszeczkę dla białych. Jak reagować, bo plan jest taki, żeby tutaj grać G4, G5 i tego skoczka męczyć. Dobrą opcją byłoby na pewno zagranie posunięcia G6 z opcją domku szachowego. Lecz Janek zagrał E5. Również żywiołowo, normalnie tak się gra, moi drodzy, również skoczek na B3. I teraz ruch, który mi się niezwykle podoba, no naprawdę, który powoduje, że tutaj partia będzie na pewno przebiegała w sposób ostrzejszy. H5. I nie chodzi o to, żeby tym pionkiem atakować tutaj te skrzydło, tylko żeby zająć pole G4. Ma to swoje oczywiście plusy i minusy. No plus jest taki, że się rozpychamy na skrzydle, pilnujemy pole G4, nie dopuszczamy właśnie pionka do G4, ale minus jest taki, że goniec zagrywa sobie swobodnie na G5 i nie jesteśmy w stanie go wygonić już pionkiem z H6. Tak też się dzieje. Goniec zagrywa na G5. Przede wszystkim jest to walka o bardzo ważne pole D5 w tej pozycji. Goniec e6, zatem trzeba pilnować pola d5, Hetman d2, skoczek d7, to jest bardzo ważny ruch, żeby skoczki się tutaj połączyły, goniec na d3 ze strony białych, goniec e7, tradycyjnie, normalnie, długa roszada. Jak się pojawia długa roszada w partii, czy białym, czy czarnym kolorem, częściej białymi raczej się gra długą, to, to możemy być pewni, że partia na pewno będzie miała charakter. Ostrzejszy, dynamiczny. No i jak to zwykle w sycylijskiej bywa, posunięcie B5, które atakuje skrzydło tutaj hetmańskie. Tak trzeba grać, tak trzeba próbować tutaj drapać przeciwnika, męczyć i próbować atakować na skrzydle hetmańskim. Ze strony białych zostało zagrane F4, czyli takie podważenie centrum. No takie tradycyjne zagranie. Tutaj czasami grozimy ruchem F5. Tutaj się Janek tego w ogóle nie obawia i zagrywa Hetman C7. Jeżeli byłby taki ruch F5 zagrany, no to na pewno goniec zagrywa na C4 i tu się wszystko fajnie trzyma. Raczej, bicie na B3 nie byłoby pewnie najlepszą opcją. Na C4 tutaj goniec świetnie się na pewno plasuje. Ten skoczek czasami z D7 na B6 może wskoczyć również. Na C4 są fajne opcje, ale te pionki również mają dobrą grę. Generalnie to bardzo bogata pozycja. Król B1, jak to zwykle bywa po długiej roszadzie, tu się król ładnie chowa. Wieża B8, jasne zamiary, jasne sygnały, tutaj nie ma żadnych ukrytych planów. Wieża y, pomoże pionkowi tutaj na pewno zagrać B4. To znaczy, nie jest teraz potrzebna, żeby ten ruch wykonać, ale takie plany tutaj Janek sobie zastosował. Dlaczego by nie? Posunięcie H3, i teraz ruch taki strategiczny, bardzo fajny zresztą. Posunięcie H4, które przytrzymuje te dwa piony, bo jak zagramy sobie G4 na przykład, mamy bicie w przelocie i jest w porządku. Hetman E1, widzimy, że białe mają chrapkę na pionka H4. No i jak teraz grać, żeby tego pionka nie stracić? Oczywiście. Tutaj należy zastosować taką pośrednią walkę, nie bezpośrednią. Znaczy chodzi mi o to, że bezpośrednio tego pionka nie obronimy. No więc Janek przystępuje do szarży i tutaj posunięcie B4 zaczyna się ostro. Skoczek na D5 atakuje Hetmana, no więc należy wybić tego skoczka. Nie można tego zrobić raczej skoczkiem, gdyż tu pionek wybija i problem będzie z gońcem E6. Skoczek w tej sytuacji... Przepraszam... Pomyliłem się. No, przecież po tej. E, tak poszło też w partii. Goniec może zbić na D5. Coś mi się upszdurało, że ta wieża broni, jednak nie. Wszystko jest w porządku. E, wybaczcie, moi drodzy, jednak człowiek jest tylko człowiekiem. Jedziemy dalej. E, no i mamy taką sytuację, gdzie generalnie komputer ocenia troszeczkę lepiej dla białych, ale w ostrej pozycji nie ma to naprawdę żadnego znaczenia. I zobaczcie, przy okazji, ten goniec tutaj ładnie. Broni pionka. Nastąpiła wymiana gońców, król wybił, król w centrum czuje się dobrze, naprawdę tu jest wszystko w porządku. Dla osób, które e, kochają robić roszadę i nienawidzą mieć króla w centrum, muszę was uspokoić. No, dynamiczne, ostre szachy na tym polegają, że czasami roszadę nie robimy, ale ten król tu jest bezpieczny. Dlatego, że jeden pionek jak nam zbije tutaj piona, to zawsze skoczek może odbić i nic tego króla tutaj nie ruszy. Oczywiście pionkiem też istnieje taka możliwość. G3 ze strony białych. Widzimy białe próbują otwierać wieżę i Janek zagrywa G6. Od razu asekuracja, dlaczego by nie. Pionek wybił na H4 i goniec E6. Z powrotem widzimy, niby chcemy atakować, niby chcemy się rzucać, ale to trzeba przygotować, być tutaj przygotowanym właśnie na, na ten atak, taki atak, inteligentny atak bym powiedział, nie taki na hura, na wariata. Ten goniec na e6 jest takim dobrym ruchem z tego względu, że czasami istnieją jakieś tam kopytka typu bicie, typu bicie i tutaj wieża od razu atakuje gońca po tym ruchu wieża zagrywa na G5 no, Gili zaczyna się rzucać nie w swoim stylu, ale generalnie na pozycyjnego zawodnika, na takiego solidnego gracza, ostra partia to y, ostre warianty, to jest na pewno dobra broń A5 ze strony Janka posunięcie F5, no tutaj wybić pionem należy, pionek, goniec na F5 również wybija y, i wieża zagrywa na H6 y, spokojna asekuracja, uwielbiam takie posunięcia wieżami na szóstą linię, czy na trzecią linię szczególnie w Um... obronie francuskiej, białej mi to tak, to się często zdarza, na przykład partia Michała Tala z Botwinikiem, słynna partia w meczu o Mistrzostwo Świata, polecam serdecznie, mam na kanale, warto poszukać. Teraz goniec zbił na E6 i wieża zbiła na E6, zobaczcie jak fajnie wieża się komponuje między tymi pionami. Bardzo rzadki widok, ciekawy widok generalnie, król w centrum, to się naprawdę dobrze trzyma, szczególnie skoczek świetnie stoi, ja zaraz do skoczka tutaj wrócę i powiem o co z tym skoczkiem chodzi. Wieża zagrywa na F5, widzimy jasny plan ataku na F7, posunięcie A4 dynamika, skoczek C1 i wieża F6 próba właśnie wymiany jednej ciężkiej figury, która tutaj próbuje zrobić krzywdę czarnemu królowi. Hetman zagrywa na E4, e, posunięcie A3. No wiadomo, chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, że jak pionek zagra na B3, to Hetman na C3 i tutaj. Próba dania mata na polu B2. Wieża zagrywa na F1. No, i właśnie, chyba najlepszą reakcją białych jest to, żeby właśnie grać w taki sposób, żeby nie reagować, nie bić, nie przepychać piona, tylko grać figurami swoje. W tej sytuacji Hetman zagrał na B7. Janek tutaj proponuje wymianę Hetmanów słusznie. Jest to dobra droga, taka praktyczna do em, wygrywania pozycji, gdy czujemy, że mamy wygraną pozycję. No bo oceniając tak bardzo szybko, zobaczcie trzy pionki w centrum, dwa wolne, tak naprawdę, a te piony bandowe są słabościami, można bardzo łatwo je potem atakować wieżą, chociażby, ale można byłoby zagrać trochę inaczej. Na przykład wieża C8 byłbym, byłby pewnie ciekawym zagraniem, na przykład po wybiciu na F6 i wybiciu Hetman F5 cały czas tutaj kontrolując, pilnując pole C2, no to. Po o tym ruchu Królew 8 byłby świetnym zagraniem. No, myślę, że Jan Krzysztof tutaj mógłby się od pewnej osoby nauczyć takiego posunięcia. Oczywiście, e, troszkę żartuję, może przesadzam. Z góry, e, sorry, ale e, no, widzicie, tak to bywa. w w szachowych polskich trendach, że przyzwyczajamy się do pewnego posunięcia i często wspominam. Dobra, już tego więcej postaram się nie robić, moi drodzy. To był wariant poboczny. A, jeszcze po Królew 8 oczywiście na przykład skoczek E2, żeby wyprowadzić tę figurę. No to skoczek D5 i tutaj się wszystko pięknie trzyma. Skoczek zaraz na E3 wskakuje i próbuje zrobić widły tym ciężkim figurom. No, tak mogłoby być. Tak i poszło. Janek praktycznie podchodzi do sytuacji. Hetman B7. No wiadomo, białe nie chcą wymienić tej figury ciężkiej, dlatego że chcą atakować, a bez Hetmanów będzie to trudniejsze. Wieża teraz wymieniła na F5, Hetman wybił i Hetman D5 z piękną obroną pionka. Zobaczcie ten skoczek, jaką ważną rolę spełnia. On tutaj w defensywie i bronieniu tych ważnych pól wokół Czarnego Króla jest wspaniałym obrońcą, skoczki naprawdę tutaj spełniają bardzo ważną rolę, znaczy ten skoczek, jeden w tym wypadku skoczek zagrywa na D3 no jednak zbił piona tutaj nastąpił szach Hetmanem posunięcie F6, widzimy skoczek broni pięknie się wszystko trzyma jeden szach na G7, nie zrobiłby krzywdy, bo tu zawsze Hetman może zagrać na F7, ewentualnie król ładnie może uciekać przez D8 i C7 nadal pozycja czarnych byłaby świetna jednak skoczek F 4. Wtrącone posunięcie, takie, no można by powiedzieć, trochę nieprzyjemne, ale tutaj białe dobrze doliczyły i tak naprawdę. Za bardzo na przykład zbić na A2 nie można. Dlaczego taki ruch wskazuje? Bo chodzi o to, żeby oddać Hetmana, a potem wybić tego, zdobyć piona. Tylko zdobycie tego piona A2 jest kompletnie bezsensowne. Tutaj te piony by się potem wyprostowały, i przede wszystkim to ten argument przemawia za tym, że mogłoby być już u czarnych trochę gorzej. Jednak Janek zagrywa Hetmanem na C4. Hetman dał szacha, i Król pięknie zmierza przez D8. Skoczek D3 z powrotem. I teraz następuje jeden z piękniejszych ruchów w tej partii. Proponuję zatrzymać materiał i spróbowania swoich sił w taktyce, moi drodzy, jak grać czarnymi, żeby próbować tutaj dynamicznie rozprowadzać całą akcję na szachownicy. Otóż jest to ruch. Tak, moi drodzy, jest to ruch B3. B3 bardzo ładny ruch, nie można zbić pionem, bo tu skoczek wisi, no więc picie pionem AB jest raczej obowiązkowe i wieża b3 przede wszystkim. Prosta sprawa, zbić nie wolno, bo jest bicie i zdobywamy tutaj w następnym ruchu wieżę. W tej sytuacji wieża zagrała na g1, tak jak już mówiłem, brak reakcji czasami dla tutaj białych teraz jest dobrą reakcją, wieża g1 i wieża zagrywa na b5, teraz nastąpi seria takich posunięć dosyć, dosyć takich forsownych powiedzmy, wieża g8, Uff, hetman g8 i teraz wieża g8, wymiana hetmanów, wkrótce 7 Mamy końcówkę. Końcówka jest oceniana jako lepsza czarnych. Zdecydowanie widzimy to po ustawieniu pionków białych, a pionków czarnych. No i formacja przede wszystkim jest lepsza. Ten jeden pionek się nie liczy. Tak naprawdę ten pionek zawsze może zniknąć w pewnym momencie. Liczą się te trzy piony, i e, no, ta końcówka jest wygrana. Tylko to trzeba wygrać jeszcze. Oczywiście to nie jest takie e, hop siup. Wieża G7. E, król od razu schodzi związania bardzo, ze związania, bardzo ładna nauka. Pamiętajmy o tym, skoczek wtedy jest e, już w tym momencie swobodniejszy. C3 ze strony białych, D5 troszeczkę pionej do góry. Szach na B4 nastąpił. Król D6 się blisko e, trzyma. Król teraz e, pionka skonsumował i wieża B8. Ta wieża. Zmierza tutaj na H8. Pionek poszedł do góry, wieża H8. No, tempo przyspieszone, więc te ruchy już są powiedzmy mniej dokładne, ale nadal widzimy, że dobre. No i teraz właśnie taka taktyka ze strony białych prosta następuje skoczek D5. Janek to widział oczywiście, był tego świadomy. Tutaj należy po prostu zbić i wieża zbija. I ktoś powie, no ale białe mają pionka więcej jest fajnie. No cóż, nie, te pionki są nadal słabe, a te tutaj mają opcję, żeby te partie wygrać. Król E6, wieża ruszyła na D3 tu od razu poszedł ruch E4. Z atakujemy. Pionek jest zawsze bliżej pola przemiany. Wieża zagrała na D4, król E5. Wieża D7 z tyłu. Z tyłu wieża ta próbuje. Y Atakować, bronić się jednocześnie, no ale wieża tutaj spokojnie teraz skonsumowała piona. C4 do góry, wiadomo, ten pionek też chciałby doprowadzić się do Hetmana. I król F4 bardzo ładnie bronimy pola C5. Przy okazji król tutaj z pionkiem dobrze mogą współpracować i dochodzić do pola przemiany. Król C2, wieża wzięła, teraz piona. Wieża D5, tak naprawdę te ruchy nie wymagają jakiegoś wielkiego komentarza. Król C3, wieża H1, zawsze mamy opcję tutaj szacha. C5, E3, to takie tak zwane wyścigi. Wieża dała szacha, król F3, wieża D3, żeby pionek nie poszedł na E2 w tym momencie, ale król F2. Wieża zagrała na D6. I F5 do góry pionek. Widzimy, że po takim ruchu zawsze mamy tutaj wieża C1 i wieżą jesteśmy rozciągnięci aż do pola C5, więc 5 pól. Król nas tak łatwo nie będzie ganiał. Tutaj powiedzmy z tej strony. Wieża zagrała teraz na wieża, zagrała na F6. Biała wieża, atakując piona. No więc wieża H5. Trzeba zagrać szybko, ale ten pion już ma wolną drogę niby pasywnie bronimy, ale wieża musi wrócić na e6. F4 nastąpiło z atakiem. Już pionki są bardzo zaawansowane. c6 szaszek król d3 król f3 król d4 i wieża c1. Tak, partia była troszkę długa, to trzeba przyznać. Końcówka jest Prosta, to jest wygra na czarnych. Tutaj już powiedzmy, gra się w miarę łatwo. Król F2, wieża zagrała na H6, z tej strony chce męczyć jednak króla E2. No i Janek, właśnie. Poświęca kolejnego pionka, zobaczcie, że po h2 król zagrywa na g3 i wieża zbija piona. Tak, jest to oddanie pionka, ale to tylko dlatego, żeby ułatwić sobie już opcję do zwycięstwa. Ta pozycja jest wygrana dla czarnych, jak nastąpiło wieża e8. Pionek F3. Zobaczymy przy okazji jak takie pozycje wygrywać. Król E3 i bardzo ważna rzecz tutaj osoby początkujące i nieco zaawansowane. Pamiętajcie o tym, żeby tego króla stąd wygonić. No tutaj wiecza dobrze tego króla broni, więc nie wygonimy go takim ruchem. E no, powiedzmy, atakując go właśnie z tyłu, e, więc trzeba tutaj zaatakować z boku. Wieża e, król na D2, wieża król, wieża król, tyle tego jest. I wieża spokojnie zagrywa teraz na A3. Po szachu na G8. Jest król f2, wieża g7, no i król f1. Ten pionek za chwilę dojdzie do pola f2, wieża zagrywa na g8, i wieża znowu zagrywa na g5. W tej sytuacji wystarczy y, tak wieżą przemanewrować, żeby króla odpędzić, przejść królem na e1 i doprowadzić piona. Wieża zagrała na f5, tutaj nastąpił oczywiście szach, król e3 i król e1 po tym posunięciu. Biała się poddały. Janek wygrał partię. Piękną partię, ostrą, dużo się działo. Piękna końcówka. Dlaczego jest zwycięstwo? Bo jak wieża zbije na F2, no to mamy szacha. Kolejnego szacha dajemy i zbijamy wieżę. Serdecznie dziękuję, moi drodzy, za uwagę. Kibicujemy Jankowi. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.